Drogo umiłowanych Panu, bracia i siostry, mam wielką radość i z łaski Pana mam przywilej usługi wśród Was. Pierwszy raz na tej sali. Kiedyś służyłem na innej u Was sali. Mam wiele pozdrowień, albowiem ten rok, który w grudniu miałem wykład w ulicy Niedźwieckiej, był tak błogosławiony, bo byłem na Ukrainie, Mołdawii, Rumunii. Więc od wielu, wielu naszych drogich braci i sióstr, szczególnie wschodu, gdyż tam najwięcej swego serca włożyłem w pracę na braci na wschodzie, więc macie miłe, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łas pańskich. Również od mojej siostry i szwagra również Was serdecznie pozdrawiają. Temat nasz będzie najgłówniejsza doktryna w boskim planie. Chyba się domyślacie, co to może być. Jest to okup oraz zasługa okupu. Dlatego, że często mylą okup z zasługą, że to jest jedno i to samo, poznamy, że to jest całkiem dwie odmienne sprawy. I często w literaturze, nawet tom epifaniczny Bata Johnsona o okupie, często miesza. Tam, gdzie ma być okup, mówi zasługa i odwrotnie. To jest ciekawa sprawa. Ale dopiero okup jego wąska ścieżka, okup jego cierpienia, dopiero tam wykazuje, co to jest okup, a co to jest zasługa. Natomiast w materiale okupie jest pomieszane. Ale w tym samym tomie dopiero następny wykład. Chrystus, jego wąska ścieżka lub droga i cierpienia, dopiero tam sam. Ten materiał opracowałem 24 lat temu. Wysłałem do drugiego brata Hedmana i podałem. Jeżeli widzisz coś nieścisłego, proszę dać mi odpowiedź. Nie dał odpowiedzi, to znaczy nie ujrzał nic przeciwnego, bo to było opracowane tylko na podstawie nauki brata Russella, brata Johnsona, brata Jolie. Lecz teraz uzupełniłem, oprócz tego materiału, co 24 lat temu, rzeczy, jakie poprzedzają okup. Dopiero te nam powiedzą, dlaczego jest potrzebny okup, gdy właśnie te dodatkowe rzeczy, dlaczego, jakie są potrzebujące przed okupem wydarzenia, które wskazują na potrzebę okupu. Odczytam takie słowa wiernego sługi brata Russella, które brzmią tak. To jest Repring, strona 1807. Przedruk jest tego w teraźniejszej prawdzie, rok 75, strona 22. Doskonałość istoty, a doskonałość charakteru są to dwie różne rzeczy. Zauważmy. Doskonałość istoty, a doskonałość charakteru są to dwie różne rzeczy. Doskonałość istoty w zdolnościach fizycznych, umysłowych, artystycznych, moralnych i religijnych jest dziełem Boga. Podczas gdy doskonałość charakteru jest dziełem inteligentnego stworzenia wypracowanym w posłuszeństwie wobec boskiego prawa, pod boskim kierownictwem i nadzorem. Powtarzam to, ważne. Podczas gdy doskonałość charakteru, Bóg nie stworzył człowieka z charakterem, tylko ze zdolnościami. A doskonałość charakteru jest dziełem inteligentnego stworzenia, wypracowanych posłuszeństwo wobec boskiego prawa, pod boskim kierownictwem i nadzorem. Drugie ważne stwierdzenie. Teraźniejsza prawda, 63 rok, strona 3.
Bóg jest przez swój plan nie tylko źródłem wiecznego życia, ale jest fontanną, jego sprawcą i dawcą. Ponieważ przewidział je w swoim planie i dostarczył substancji, których zjednoczenie stanowi duszę jako uprzednie domniemanie i implikacja życia. A także dał je. Życie Bóg. On również opracował sposób i środki do utrzymania życia. Wiecznie, to znaczy zarządził, aby Jezus stał się jego przedstawicielem w udzielaniu życia od samego początku oraz dał go, aby stał się zasłużoną przyczyną w ofiarowaniu życia wiecznego upadłe ludzkości. Jak również usługującą przyczyną w udzielaniu go obecnie wybranym za pośrednictwem oświecenia, usprawiedliwienia, poświęcenia lub uświęcenia i wyzwolenia. A potem w przyszłym wieku klasie niewybranej, czyli całej ludzkości, upadłym pokutującym aniołom. Bóg uczynił to przy nakładzie największych kosztów ze swej strony. Oddając nawet swego jednorodzonego, ukochanego syna, w tym celu, na wielkie doświadczenia, jakich doznał on w jego ludzkim życiu, Jezus, Syn Boga, czcijmy, wychwalajmy, uwielbiajmy, służmy Bogu za jego niewymowny dar. W Jezusie Panu, Zbawicielu. Ale również zdobycie życia wiecznego, który Bóg jest źródłem i fontanną przez Jezusa Pana, to jest proces stopniowy, długotrwały, wyrobienie na mocy charakteru dopiero jest żywot wieczny. Mało wyrobić charakter, ale go skrystalizować. Bo wyrobić bez krystalizacji jest upadek. Tak stało się z Adamem. Żadna jednostka, żadna klasa w boskim planie nie uzyska życia wiecznego bez krystalizowania charakteru. Nawet klasa restytucyjna. Tylko na swym poziomie, wiadoma rzecz. Czyli bez krystalizacji, a krystalizacja powstaje w ciężkich próbach i doświadczeniach. My czasami narzekamy na próby i doświadczenia. One są nieodzowne, kochani. Bez nich nie ma rozwinienia, a szczególnie krystalizacji charakteru. Dopiero gdy jest charakter skrystalizowany, nie ma mowy o upadku i grzechu. Dlatego Bóg wymaga krystalizacji. Bo dopiero w krystalizowanym charakterze nie ma upadku ani grzechu na wieki wieczne. Co więcej, poza tym, co jużśmy stwierdzili, że Bóg, gdy jego syn Logos, bo on był w przedludzkim stanie archaniołem w godności natury, a w imionach Logos i Michał. Mój imiennik, Michał. Dlaczego ma te dwa imiona, Logos i Michał? To jest ciekawa sprawa. Logos to jest Boży pracownik w dziele twórczym, zachowawczym, oświatowym, a Michał książę nad aniołami niższe rangi istot duchowych, cherubini, serafini, moce państwa, wieczności, aniołowie, nad nimi książęciem, władcą. Tak go Bóg w takim stanie stworzył. I dopiero gdy Logos przeszedł próbę i skrystalizował swój charakter jako Logos, krótko przed karnacją, dopiero Bóg daje mu propozycję, synu mój, czy zgodziłbyś się opuścić chwałę nieba? Zostać człowiekiem doskonałym i oddać swe życie na śmierć, aby zbawić upadną ludzkość? Ale przy tej okazji przedstawił mu 7 ważnych zarysów radości, o której Paweł mówi w liście do Żydów, 12 rozdział, a wiersz 2. Do Żydów 12:2.
Patrząc na Jezusa wodza, dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotą. 7 rodzajów radości. Jakie? W ten czas ojciec przedstawił synowi jako logosowi. Czy się zgodzi, co wyniknie z jego ofiary jako człowieka, gdy będzie zamiast logosem stanie się człowiekiem na ziemi? Jaka korzyść z tego będzie? 7 zarysów radości. 1. Dla samego Ojca Niebieskiego mieć tak posłusznego, oddanego syna, nie tylko to, co jako logos czynił, ale tu, na takim poniżeniu, ukrzyżowaniu, zlekceważeniu, tu dokona największej ufności w spoleganiu w Bogu, a Bóg będzie miał tak wspaniałego, oddanego syna na jego sprawę. To 1. Radość Ojcu Niebieskiego mieć takiego syna. Godzi się opuścić chwałę nieba, zostać człowiekiem i aż na śmierć krzyżowa oddać swoje życie. 2. Radość dla Jezusa Pana, że zwycięży diabła, świat i ciało, a sam w nagrodę uzyska dziedzictwo w cały boski wszechświat. Jako bogactwo on jest dziedzicem tego bogactwa do Ojca, Jezus. Oraz boską naturę, chwałę, cześć nieśmiertelną, który przedtem nie posiadał. Był archaniołem, a nie w boskiej naturze. Dopiero za dzieło ofiary zyskał chwałę, cześć, nieśmiertelność, boską naturę. 3. Rozwinie 4 klasy z poziomu ludzkiego na poziom duchowy. 4 klasy. Pozafiguralne pokolenie Lewi, rodzina kapłańska, pan z kościołem oraz 3 klasy lewitów, kaatyci procy, meralici wielka kompania, gersonici młodosianogodni. Te 4 klasy na poziom duchowy. 2 z wieku Ewangelii i 2 z wieku tysiąclecia. 4. Cała ludzkość uzyska restytucję. To, co Adam stracił, trzeba odrestaurować dzięki tysiącletniemu królestwu Jezusa Pana na ziemi dla ludzkości. Restytucja dla świata. 5. Usunięcie grzechu, zła i wszystkich grzeszników na czele z diabłem. To dokona dzieło ofiary Jezusa. Jako 5. radość. 6. A odda Jezus Pan Ojcu Niebieskiemu ludzkość doświadczoną w złem i wolna od grzechu i zła, a doświadczona w dobrym, aby na wieki wieczne mogła służyć Bogu, chwalić Go w nieskończoności. I 7. Pan wraz z Kościołem, jako namiestnik Boga i wykonawca wszystkich następnych planów po wieki wieczne w boskim planie, to jest niekończące się, to tylko plan dotyczący ludzkości naszej ziemi, to jest mały ułamek, ale podstawowy, zasadniczy, że wszystkie następne plany i stworzenia inteligentnych istot w wielkim boskim wszechświecie, jak Bóg naszą ziemię nie stworzył na daremno, ale na mieszkanie dla człowieka, to te miliardy, miliardy planet w całym boskim świecie na daremnie są stworzone. Ta sama zasada. Jeżeli nasza ziemia nie na próżno stworzona, tylko na mieszkanie dla innego stworzenia człowieka, tak wszystkie miliardy planet na wieki wieczne będą udoskonalone, stworzone inteligentne stworzenia, ale już nigdzie grzech się nie pojawi. Dlaczego? Bo to jest dokumentalny, historyczny film od stworzenia człowieka do doprowadzenia doskonałości, czyli 7 tysięcy lat, 6 tysięcy lat grzech i zło, a 7 tysięcy lat naprawa, restytucja. Jakby taki materiał miał Adam przed upadkiem, to by nigdy nie upadł. Choćby nawet Ewa zgrzeszyła, bo powiedziała, nie, nie, ja taki naiwny nie jestem, żeby z powodu ciebie stracić szczęście, życie wieczne. Ale niestety, ten dokumentalny film powstał na naszej ziemi z rodziną ludzką.
od stworzenia Adama aż do zniszczenia diabła i wszystkich złoczyniących. Dlatego ten materiał będzie przestrogą wszystkim innym stworzeniom w wszechświecie, że nigdy nikt nie zgrzeszy. Bo będą wiedzieli, jak wyglądał ten grzech w ciągu 6000 lat. Grzech, cierpienia, nieszczęście i śmierć. A dopiero dzieło Jezusa Pana, 7000-lecie, restytucja dźwignęła tych chętnych, a tych będzie więcej z ludzkości, jako klasa owiec, godna życia wiecznego, a klasa kozłów, czyli co pogardzą miłością Boga, odkupieniem Jezusiem i błogosławieństwa Królestwa, aby byli godni zniszczenia na czele z szatanem. To są te 7 zarysów radości, które wystawi Ojciec Niebiański Logosowi. Nic dziwnego, że się chętnie na to zgodził, co potwierdza psalm 40, wiersze od 7 do 9. Wybaczcie, że wiele tekstów nie będę czytał, bo za krótki czas na ten materiał, aby w ciągu dwóch części do godziny 12, kochani, dlatego tylko główniejsze zarysy będę wam mógł podać. W taki sposób mamy stworzenie człowieka Adama, opis tego 1 Mojżeszowa, 1 rozdział, wiersz 26-27. Stworzył go na swój obraz, na swe podobieństwo. Obraz w tych zdolnościach. Cośmy czytali, czy to jest dziełem Boga, stworzenie inteligentnych istot. Ale istot, dzieło rozwinięcia charakteru na podstawie boskiego prawa, pod boskim zwierzchnictwem i kierownictwem. I dopiero gdy zda egzamin, inteligentne stworzenie dopiero ma życie od Boga na własność. Dlatego Bóg udzielił Adamowi, gdy go stworzył, życie tymczasowo, próbne i nie zdobył wiecznego, bo upadł w próbie. Upadł i stracił. To wszystko, czym był i co posiada, wszystko stracił. Co jeszcze bardzo ciekawe, że Bóg stworzył człowieka Adama, Logosa i aniołów z wolną wolą. Oto jest bardzo ważne. Nie mechanizmy z góry macie postąpić tak, nie. Tak jak Bóg jest nieskrępowany, ma wolną wolę, tak swoim stworzeniu dał wolną wolę, prawo wyboru dobrego lub złego. Wolność. Dopiero w taki sposób może być spróbowane stworzenie, czy na pierwszym oku Boga i Jego chwałę i cześć dla Niego jako swego Stworzyciela, ale może mu się sprzeciwić. Ma wolną wolę, może wystąpić przeciwko Bogu. Tak zrobił Lucyfer, następny pogodności jako Logosie, którego znamy później jako diabła. Tak część aniołów w pierwszym świecie, bo Bóg zrobił próbę dla aniołów. A pierwszy świat właśnie był taką okazją. Gdy ludzkość upadła od Adama do potopu, dał Bóg przywilej, a no wy popróbujcie, aniołowie. Czy pomożecie ludzkości dźwignąć ze stanu upadku do doskonałości? Nie tylko, że nie dźwignęli, tylko duża część z nich upadła. Bo oni istoty duchowe, a człowiek materialny w stanie grzesznym. To była okazja dla diabła ich próbować. Jak wy chcecie pomóc człowieku? Wy istoty duchowe, człowiek materialny. I to wy doskonale, oni są grzeszni. Macie prawo materializacji, bo i dobrze, aniołowie w Biblii są dowody, materializowali się. Przyszedł Logos z dwoma aniołami do Abrahama. I Abraham wcale nie wiedział, że to są istoty duchowe. Przybyły jako gości z ludzi. A między nimi był Logos i dwóch aniołów. W gościnie u Abrahama. Jako ludzie. Materializowani przyjęli postać ludzką, bo jak inaczej mogli przemawiać do człowieka, jakby byli istotami duchowymi? Nie ma innej. Dlatego szatan dał okazję. Macie przywilej materializacji, przyjmiecie córki ludzkie za żony i wydacie nowe potomstwo. Adama potomstwo grzeszne wymrze, a wasze pomoże Bogu wypełnić plan. Jak chytry sposób. Nie sprzeciwianie się Bogu, tylko wasze potomstwo, a wy doskonali
A córki Adamowe są nie, ale doskonałość jest od ojca, a nie od matki. A więc wasze potomstwo napełni ziemię, Bogu pomożecie plan wykonać. Także część aniołów przyjęła tą propozycję i zgrzeszyli. Ta część grzechu Adama dotknęła ich, bo oni chcieli nam pomóc. Dlatego na innych powstaje pytanie, to jak Jezus, Pan Człowiek, daje życie, jak może pomóc upadłym aniołom, istotom duchowym? Czyli tylko ta część grzechu Adamowego, co ich dotknęła, z tego mają dzięki zasłudze Pana, co dalej będzie mieli w drugiej części, że mogli skorzystać, bo zasługa Pana jest nie tylko dla nas, dla klas ludu Bożego, ale i dla upadłych aniołów. Zasługa, która leczyła i dała im taką szansę, wiek Ewangelii od śmierci Pana zmartwychwstania to było dla nich specjalne kazanie wygłoszone dla upadłych aniołów przez Jezusa. Dlatego nauki Jezusa, śmierć, zmartwychwstanie, a potem nauki Kościoła wieku Ewangelii pomogły część z aniołów na pokutę. Cały wiek Ewangelii był czasem pokuty dla upadłych aniołów. Parauzja czasem sądu, parauzja, nie epifania, kryzys, parauzja, a dopiero rozdzielenie upadłych pokutujących od niepokutujących, dopiero jest epifania, rozdzielenie. Tak jak główna parauzja była dla nowych stworzeń. Kto zachował Ducha Świętego, kto go stracił, parauzja, nie epifania, a epifania dopiero rozdzielenie Kościół od wielkiej kompanii. Tak, podobna sprawa. Główny sąd, Kościół uwielbiony w chwale, sądził upadłych aniołów, parauzja, a dopiero rozdzielenie, którzy byli pokutujący, a którzy nie pokutujący, jest epifania, tak podobnie, którzy należeli z nowych stworzeń do klasy Kościoła, a kto do klasy wielkiej kompanii. Czyli obraz Boga, a w psalmie 8 chwała, to jest właśnie te zdolności doskonale w mózgu, wolna wola, rozwinięcie charakteru. Natomiast podobieństwo, a w psalmie 8 cześć, to jest godność króla ziemi. Tak jak Bóg królem wszechświata, tak na małą skalę uczynił Adama podobnym sobie, królem ziemi. Czyli sobie ziemię poddano Panu nad ptactwem, rybami, zwierzętami, jesteś królem. W tym sensie podobieństwo. Oraz prawo rozrodcze, wydanie potomstwa. Tego nie dał aniołom Bóg, tylko człowiekowi. Rozradzajcie się, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. To było prawo dla doskonałego człowieka, którego Bóg stworzył. Tak jak Bóg stwarza, tak dał człowiekowi na małą skalę. Prokreacja, proszę bardzo, wydawanie potomstwa. W ciągu 3 lat, a nie 2, to też przy bracie Jolim, to dowiodłem, że właśnie 3 lata Adam przed upadkiem, 1 rok sam, a 2 lata z Ewą, w tym czasie, gdy rozwinął charakter bez krystalizacji, poddany próbie. I upadł. Stracił. To wszystko straci nie tylko dla siebie, ale i dla nas. Popatrzmy, co Bóg powiedział Adamowi, gdy zgrzeszył. 1 Mojżeszowa 3:17-19. Iżeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś drzewa tego, o którym ci przykazał, mówiąc, nie będziesz jadł z niego, przeklęta będzie ziemia dla ciebie, z pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego, a ona ciernie rodzić ci będzie i będziesz pożywał ziela polnego, w pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyż jest z niej wzięty, boś proch i w proch się obrócisz. Natomiast 16 wiersz dotyczy nas, potomstwa Adamowego. A do niewiasty rzekł, obficie rozmnożę boleści twojej, poczęcia twojej, boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi, a on nad tobą
mówi, w boleściach rodzić będziesz dzieci. Warunki przekleństwa nas, potomstwa Adamowego z powodu grzechu Adama. Boskie Prawo Sprawiedliwe mówi, druga Mojżeszowa, 21 rozdział, od 23 do 25. A gdy zajdzie śmierć, dasz duszę za duszę. Oko za oko, ząb za ząb. Czyli jeden za jednego. Tu jest ekonomia piękności boskiego planu. Skoncentrowa w jednym Adamie, a nie w miliardach na dzieci, aby od razu była taka liczba stworzona, tylko jednego, bo mądrość przewidziała, że człowiek upadnie. To będzie potrzeba tylko jeden odkupicie, bo mi dusza za duszę, jeden za jednego. To jest podstawa boskiego, sprawiedliwego planu i sprawiedliwości boskiej jako tronu boskiego, bo sprawiedliwość, prawda i sprawiedliwość jest stolicą Boga żywego. Natomiast to w jaki sposób my możemy być objęci zbawieniem, jeżeli tylko Jezus za jednostkę Adama. A jak my możemy być objęci? Nasienie Jezusowe, co było w biodra, bo do tego miał prawo Jezus, co miał Adam przed upadkiem. Rozsadzajcie się. Czyli nasienie Jezusowe, co miał prawo Jezus do wydania tu na ziemi, to nasienie w biodrach Jezusowych za nasienie w biodrach Adamowych nas. Czyli ta ekonomia. Jeden Jezus za jednego Adama, a nasienie Jezusowe za nasienie Adamowe. Inna bardzo ciekawa sprawa. A jak Żydzi są zwolnieni z dodatkowego przekleństwa? Bo to jest drugie przekleństwo Żydzi. Przez przymierze zakonu. 10 przykazań, jakie Bóg dał Żydom w przymierzu, mówi, czyń to, żyć będziesz. A czy mogli upadli Żydzi przestrzegać w 100% doskonale 10 przykazań? W żadnym wypadku. Powstaje to, czemu Bóg daje, co wie z góry, że nie są w stanie tego uczynić. Pierwsze, aby nikt Bogu nie zarzucił, czemuś nas nie wstawił na próbę jak Adama wszystkich nas? Wybrałem najwyższy naród świata, dzieci Abrahamowe, Żydów. Najmniejszy naród ludzkości. Proszę bardzo, macie 10 przykazań, czyńcie, macie 9, ale nikt z was tego zadość uczynić nie może. Udowodnić nam wszystkim, że nie miejcie do mnie pretensji, że was indywidualnie nie stawiłem na próbę jak Adama, wziąłem najwyższy naród świata, Żydów i dano im prawo. Czyńcie, będziecie mieli żywot wieczny. A drugie, aby wskazać, że był jeden, co był w stanie to uczynić. Ale nie z linii Adamowej. Jezus, Syn Boży, człowiek, nie Bóg człowiek, człowiek, kochani. Z tym polega błąd, że systemy nominalne go mają za Boga i człowieka Jezusa na ziemi. Mieszańca. To jest wbrew naturze, mieszaniec. Jezus, Bóg, człowiek na ziemi. A Biblia stwierdza jasno i dobitnie, był tylko człowiekiem na ziemi. Popatrzcie, aby nie być gołosłownym. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 5 i 6. Pierwszy Tymoteusz, 2, 5, 6. Boć jeden jest Bóg, a nie Trójca. Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Człowiek, a nie Bóg człowiek. Czy jaśniej może być napisane? Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Za wszystkich. Bo jak powiedziałem, On osobiście za Adama, ale nasienie Jezusowe za nasienie Adamowe, bo nas w ten czas w Edenie nie było. My byliśmy w prawie, w biodrach Adamowych, tak jak w biodrach Jezusowych, nasienie za nasienie Adamowe. A Żydów? Miliony Żydów, a jeden tylko Pan umiera na krzyżu. Aby Żydów zwolnić do dodatkowego przekleństwa, konieczna była śmierć Pana na krzyżu. Bo za Adama nie trzeba było śmierci na krzyżu. Bóg nie skazał Adama na śmierć krzyżową. Umierając, umrzesz i koniec.
Ale aby Żydów zwolnić do dodatkowego przekleństwa, była konieczna śmierć Pana na krzyżu. No ale to są miliony Żydów, a Jezus jednostka. Jak może być zgodnie z boskim prawem dusza za duszę? Dusza Jezus za jednego Żyda na krzyżu. Za jednego tylko Żyda na krzyżu. A tym jednym jest Mojżesz, kochani. Za jednego Mojżesza Jezus na krzyżu, a dopiero w Mojżeszu cały naród żydowski. To ciekawa sprawa. To jest ekonomia boskiego planu. Jezus Pan śmierć na krzyżu za jednostkę Mojżesza, a dopiero w Mojżeszu jest cały naród. Popatrzcie, co mówi Biblia w tej sprawie. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, a wiesz, 11 i 12. 11 rozdział, 11 i 12 wiersz. I rzekł Mojżesz do Pana, do Boga Jehowy. Czemużeś tak źle uczynił słudze Twemu, czyli mnie, Mojżeszowi? Czemuż nie znalazł łaski w oczach Twoich, żeś włożył ciężar tego wszystkiego ludu na mnie, jednostkę? Żali się Mojżesz Bogu, coś Ty uczynił? Ja za cały naród? I udowadnia wiersz następny. I zanim ja począł ten wszystek lud, tak od Adama my jesteśmy, i zanim ja go zrodził, iż mi mówisz, nieś je na łonie twoim jako piastun nosi niemowlątka na ziemi, o którym przysiągł ojcom. Proszę bardzo. Czy ja ich zrodziłem, pyta się Mojżesz Boga, czy dajesz mi jako piastun nosić teraz tych wszystkich Żydów, jako niemowlęta małe? Jeszcze inny dowód, bardzo ciekawy. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 32. Czytam od wiersza 7. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, idź stąd, bo się popsała lud twój, nie mój. Mojżeszu, to twój lud Żydzi, zbuntował się, któryś wywiódł ziemi egipskiej. Ustąpili prędko z drogi, którą im przykazał, czynili sobie cielca odlewanego, chłaniali się mu, ofiarowali mu, mówiąc, ci są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wywiedli z ziemi egipskiej. Ten złoty bawan, cielec, wywiódł Żydów z niewoli egipskiej. Tak Bóg powiedział Mojżeszowi. Rzekł zaś Pan do Mojżesza, widziałem ten lud, oto lud twardego karku, sztywnej woli. Kark wola, sztywnej woli Żydzi. Opuścili mnie, poszli za bałwanami. Czy toż teraz puść mnie, prosi Bóg Mojżesza, pozwól mi. Ja zniszczę tych Żydów, koniec. A Mojżesz nie pozwolił. Ciekawa sprawa. I ustąpił Bóg Mojżeszowi. Czy widzieliście takie coś, że Bóg ustąpił człowiekowi, a ustąpił Mojżeszowi? Popatrzcie. Przecież teraz puść mnie, że się rozpali popędliwość moja na nich, wygładzę ich, a ciebie uczynię w naród wielki. Ciebie z Mojżesza będzie wielki naród, a tych Żydów wymorduje. Koniec. I modli się Mojżesz Bogu swemu, rzekł. Przedże, o Panie, rozpala się popędliwość Twoja. Przedże ludowi Twemu, któryś wywiódł ziemi egipskiej, Ty, a nie ja wywiódł ich ziemi egipskiej. Ty powiedziałeś, że ja zrobiłem. Nie, to Ty zrobiłeś. Tylko mnie uczyniłeś za narzędzie. To była Twa sprawa. Ty wyzwolił Żydów z niewoli egipskiej. To Twój naród. Ty go wywiódł. A przedże Egipcjanie rzecz mieli, mówiąc, na ich złe wywiódł, aby je pobił na górach, aby je wygładził z wierzchu ziemi. Odwróć się od gniewu zapalczywości Twojej, mówi Bóg mój, Bóg, Mojżesz Bogu mówi, odwróć się od Twojej gniewu zapalczywości. Zlituj się nad złem ludu Twego. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, któryś przysiągł im i mówiłeś do nich, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie, wszystkie te ziemię
o któremś mówił, dam je w nasieniu Twemu i odziedziczowi na wieki. I użalił się Pan nad złem, które mówił, że uczynić miał ludowi swemu, a obróciwszy się do Mojżesza, wstąpił z góry, dwie tablice w tęczę świadectwa miał Mojżesz w ręku swym, no i rzucił, widząc, co oni uczynili. Czyli ustąpił Bóg na modlitwę Mojżesza. Nie wygładzał, co planował ich wygładzić. Co za wspaniała postać Mojżesz, mówi, to mnie zabij, a ich do ziemi zaprowadź. Kochani, przecież on miał małą znajomość, nie tak jak my mamy ogrom znajomości boskiego planu. W ten czas Mojżesz, jaka szlachetna postać serca, możesz mnie zniszczyć, ale ich zaprowadź. W tym jest pięknym obrazem do Jezusa Pana. Często my tyle czynimy zła. Jakby się nasz Pan nie wstawiał za nami przed boską sprawiedliwością, to by nas dawno odrzucił. Tak jak Bóg mówi z Żydami, odrzucę ich, koniec. Tak jak tam się Mojżesz stawił za Żydów, tak nasz Pan w antytypie za nas, za nasze przestępstwa każdego dnia. A Bóg mówi do Ojca, Jezus do Ojca, Ojcze mój, chęci zamiary są dobre, ale ciało grzeszne, otoczenie ludzi grzesznych, diabeł książę tego świata. Ja pokrywam ich słabości swoją sprawiedliwością, co wypracowałem na ich korzyść. I Pan jako adwokat, dzięki tylko temu może być uznany jako dzieci Boże, mieć Jego łaskę, dzięki wstawiennictwu naszego Pana. Często nasze własne ja, upadki, grzechy, a sprawiedliwość żąda doskonałości. Ale dzięki Panu, że On wypracował tą sprawiedliwość, co my ją nie mamy. I On może być tym naszym adwokatem przed Ojcem Niebiańskim. I Ojcze nie ma, bo jest taki Boga plan. Jeżeli Bóg w planie przedstawi to już Logosowi, że On dokona przez dzieło okupów, to nic dziwnego, że potem Bóg przyjmuje tą realizację tego planu przez swego Syna. Czyli tu ujrzeliśmy dodatkowa sprawa wyroku śmierci na Żydów jako drugi wyrok, poza tym, co w Adamie byli przeklęci, jak my wszyscy, a przez przymierze zakonu dodatkowy wyrok, Pan przez śmierć na krzyżu za Mojżesza jednostkę, a dopiero Mojżeszu cały naród. To są akty, czyli Adam stracił obraz, podobieństwo i charakter rozwinięty bez krystalizacji, tak Jezus Pan, równy Adamowi, w 30 roku życia, ofiara Pana znosi dług Adama. Nic więcej, okup tylko znosi dług. Ale aby mieć żywot wieczny, to jest wartość w przeciwieństwie do długu. Czyli okup tylko znosi dług Adamowy. Grzech i wyrok śmierci. To dla każdej jednostki rodu Adamowego. Wierzy, nie wierzy. To dziś przez wiarę dla ludu, a świata ludzkości w grobie będą zdjęci, wyjdą z grobu bez grzechu Adamy, bez wyroku śmierci, bez wiary. Bo my na mocy wiary dziś to zyskujemy. Uwierzyliśmy w Pana i przez wiarę mamy Go jako Zbawiciela i On reguluje nasz dług z boską sprawiedliwością. Ale świat bez warunków, bo będą w grobie, to co mogą za siebie zrobić, jak są w grobie? A wyjdą z grobu bez wyroku śmierci i grzechu Adamowego, wymazany. Ale też i okup gwarantuje sposobność, próbę do uzyskania życia. Znosi dług i daje sposobność uzyskania, ale to już na mocy warunków posłuszeństwa boskiemu prawu, boskiej woli, rozwinięcia charakteru, skrystalizowania, no dopiero będziecie mieli wartość, godność życia wiecznego. Ale to już robi zasługa, nie okup. Powtarzam jeszcze raz, abyśmy widzieli tą różnicę, radykalną różnicę pomiędzy okupem a zasługą. Okup znosi dla każdej jednostki rodu Adamowego wyrok Adama i grzech jego pierworodny. To jest dług. Okup Bóg zdejmuje.
dla nas przez wiarę, dla świata bez wiary uczynku, bo w grobie nie mogą mieć wiary. Stają już od razu uwolnieni od wyroku i śmierci. Ale daje im ten czas próbę, szansę pod warunkiem królestwa, przestrzegania boskiego prawa, rozwinięcia wartości na mocy zasługi, charakter z Chrystusa, dopiero będzie on miał życie na własność, na wieczność. Okup robi pierwszą część usprawiedliwienia. Bo usprawiedliwienie ma dwie części. Nie tylko zniesienie grzechu długu, ale druga część, wartość, godność życia licznego. Czyli dwie części, które okup daje tylko pierwszą część usprawiedliwienia. Lecz niż będziemy rozważali tą pierwszą część usprawiedliwienia, w czym jest pokazania w dowodach biblijnych i obrazach, to okup dokona dwa kupna. Ciekawa sprawa. Jedna cena, a dwa kupna. A oba kupna potrzebują całą cenę. To jest zadanie dla finansistów, bo okup to jest równoważna cena. Litron anti, litron cena, anti za. To są dwa słowa greckie, co mają znaczenie. Litron okup, anti za, czyli okup za kogo? No za Adama, za jego potomstwo. Lub złożone antilutron, złożone już jako jedno słowo. Czyli tą jedną cenę dokonuje dwa kupna. Przykładowo, bratu Bogusiowi mówię, daję ci 1000 złotych, kupisz towaru za 2000. On mówi, bracie, dajesz mi 1000, a chcesz towaru, żeby było za 2000? Takiego cudu nie ma. Ale gdy, bo okup był złożony w depozyt. Ewangelia Mateusza 23:46. W ręce Twoje polecam ducha mego. Powtarzam, Łukasz 23:46. W Twoje ręce, w ręce boskiej sprawiedliwości. Duch, czyli prawo do życia jako człowiek i prawo do życia jako nowe stworzenie. Dwa prawa w ten czas poleży boskiej sprawiedliwości w depozyt. Tak pieniądze się daje do banku. To nasze pieniądze, bank jest tylko posiadaczem tych naszych pieniędzy. Tak pieniądze Jezusa Pana okup oddane boskiej sprawiedliwości bankowi polecam w depozyt, na przechowanie. To prawo ludzkie na korzyść użyje je na wykupienie świata ludzkości, a prawo jako nowe stworzenie dla swej istności, zmartwychwstania w boskiej naturze, chwale i nieśmiertelności. Bo Pan przechodził próbę równocześnie pod trzema przymierzami. Od Jordanu do krzyża. Trzema przymierzami, kochani. Przymierze jako człowiek, naturalne prawo, jakie miał Adam. O tym mówi nam Ozeasz 6:7. Powtarzam. Ozeasz 6:7. Tak jako Adam, tak postąpili Żydzi. Więc tam trzeba według poprawnego oddania słowo jako ludzkie, to zamiast ludzkie napisać Adam, tak jak wy Żydzi odstąpili od przymierza, jak Adam odstąpił od mego przymierza, co ja z nim zawarłem w Edenie. I pod prawem 10 przykazań jako Żyd, to te dwa prawa dotyczyły go jako człowieka. I prawo nowego stworzenia pod przymierzem łaski, obietnicy, ofiary. Te trzy przymierza rozwijały Pana, próbę Pana w 3,5 lat, od Jordanu do krzyża. W ludzkim wypracował okup i zasługę, a jako nowe stworzenie przygotował swój charakter do godności chwały, czci nieśmiertelności boskiej natury. Więc pierwszy kupno jest poczytalne. Z tego depozytu daje pożyczkę zwrotną dla Kościoła. Takie kupno, ciekawe kupno, pożyczka zwrotna.
Czy Kościół, czyli Pan zaciągnął z depozytu, z okupu, pożyczkę dla 144 tysiące członków Kościoła, macie zwrócić tą pożyczkę. Przykładowo Boguś nie ma pieniędzy, ale brat Tomek ma pieniądze w banku. Mówi, ja gwarantuję pożyczkę brata Bogusia. Tak, Jezus Pan gwarantuje pożyczkę Kościołowi. I Kościół spłacił pożyczkę przez śmierć ofiarniczą. To, co ludzkie złożyli w opierze, tą pożyczkę spłacili. I gwarancja Pana jest swobodna, wolna. On gwarantował, że spłaci, a wierny dłużnik Kościół spłacił pożyczkę śmiercią ofiarniczą. Dali wszystko, co ludzkie, na śmierć. A za wielką kompanię w Epifanii jako klasę, druga pożyczka, i spłacili śmiercią przymusową. Embarga Pana uwolnione. Ma Pan dostęp do swych pieniędzy. Dwaj dłużnicy spłacili dług. Kościół śmiercią ofiarniczą, wielka kompania śmiercią przymusową. To co ludzkie, koniec z nimi. Bo w przeciwnym wypadku, jakby nie to, to by poszli na którą śmierć. Szczególnie wielka kompania, bo już straciła to, co Bogu obiecała. Tylko Bóg się zlitował, to jest ogromna klasa wielka kompania. To jest dziesiątki razy większą liczebność jak Kościół. Tak jest z nami, kochani. Tych, co byliby w podobieństwie Kościoła, to są mały odsetek między nami, a ogrom to na podobieństwo wielkiej kompanii. Ale dzięki Panu Pan się wstawia, kochani, za nami, tak wstawi się za wielką kompanią. Dał wadę, doświadczenia, oczyścili się, aby ostatecznie byli godni duchowej natury wielka kompania. Ale drugie kupno, to już będzie w tysiącleciu całego świata, aktualne kupno. Pan za nich zapłaci, bo ludzkość będzie korzystała z tej życia ludzkiego. Więc czyli dwa kupna. I teraz w skrócie obrazy na pierwszą część usprawiedliwienia, co daje okup. Chrzest Pana w rzece Jordan, pierwszy obraz. W zanurzeniu w wodzie, to jest śmierć ludzkiej woli naszego Pana, przyjął boską wolę za swoją. Jan, chrząc Pana, przedstawia Boga w sprawiedliwości, przez miłość jako odkupiciela, a Jezus sam symbolizował swoje posłuszeństwo w zanurzeniu w wodach Jordanu. To jest pierwsza część usprawiedliwienia, zdjęcie długu. Drugi obraz, kropienia dwóch słupów o drzwi w domu, gdy spożywali baranka. Jeden słup, boska sprawiedliwość wobec Boga przedstawia, drugi słup, boska sprawiedliwość wobec nas. Ile my winni, to Pan ze sprawiedliwości okupu, nie zasługi okupu, bo to dług, reguluje, ile mamy przestępstw wobec Boga, to kropi pierwszy słup krwią baranka. W noc 14 Nisan w Egipcie, gdy Żydzi byli wyzwalani z niewoli egipskiej. Drugi słup to miłość wobec bliźniego. Czy winni wobec Boga, Pan reguluje sprawiedliwością z okupu? Czy winni wobec bliźniego, drugi słup. To jest drugi obraz na usprawiedliwienie przez cenę okupu, ze sprawiedliwości w okupie. Trzeci obraz. Spożywania kielichach pamiące śmierci naszego Pana. Pan mówi, to jest krew moja. Obraz. Nierzeczywista krew, bo on był żywy. I nie zmienił wina w krew. Tylko symbolizował, że to wino symbolizuje moją krew, moje życie. Na odpuszczenie grzechów. Grzechów, czyli długu. To mój Ewangelia Mateusza 26, 27, 27 wiersz. Mateusz 26, 27. To jest krew Nowego Testamentu wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. Grzechów, długu. Czwarty obraz. Gdy Pan w Ewangelii Jana w 6 rozdziale mówi, trzeba jeść ciało moje, pić moją krew. Tu już nie symbol, tylko rzeczywiście mówi. Uznać mnie, że ja oddałem krew życiem, aby znieść dług ojca Adama. A dla świata kropienie księgi, gdy nowe przymierza zawarł Bóg z Izraelem. Krwią wołów i kotów Mojżesz podkropił księgę, w zasadzie jedna księga, symbol boskiej sprawiedliwości. To jest okup, cztery obrazy ogólnie, a piąty dla świata. Pierwsza część usprawiedliwienia. Więc życie braterstwa błogosławieństwa z pierwszej części lekcji
o okupie. Druga część będzie zasługa. Dziękuję.